Hej, hej. Witajcie bardzo serdecznie w nowym vlogu. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie. Ale czasem trzeba tak wstać. Nie patrzcie na bałagany z tyłu i koty tulące się i wrzeszczące. Przecież koty muszą być. Tak, bo koty są najważniejsze. Jedziemy pozwiedzać trochę zamków. Połazić. Ciepło się zapowiada, więc myślę, że będzie fajnie. I mam nadzieję, że będziecie nam dziarsko towarzyszyć z tego względu, że postanowiłam z wyjazdu nagrać vloga. Mam koszulkę, mam bluzę, co prawda myślę, że się nie przyda. Mam kota na samym środku. Kocie życie polega na tym, żeby wchodzić na kolana w momencie, kiedy nagrywam. Gwiazda. Tak, gwiazda, a ja tu jestem odsierściona, sio. Także zapraszam do wycieczki z nami, bez kota, więc kto lubi kotka, to łapka w górę i zaczynamy. Jesteśmy na miejscu. Kiosk. No, teren przed zamkiem. Chyba. A kto nie do toalety, to tutaj. Dobra. Mały zamek, jedna toaleta czynna. Do zaliczenia. Do zaliczenia. Ale właściwie takim szlakiem to by pojszedł był. Znaczy pojszedł. Pojechał na roweru do Krakowa. Skąd? Z Częstochowy. Z Częstochowy? No, musimy sobie zrobić. Zrobić zdjęcie i... Super. A tu jesteś. Proszę bardzo. Tu jesteś. Nogi. Tu. I w górę. Dorota jakiegoś tempa nabrała. Ja to ledwo zipię. Jest wolno dreptać. Wkraczamy we mury zamku Pilcza. Jak piękne. Nie patrzymy w dół. Niebieskie kwiaty kolce. Niebieskie kwiaty kolce. Nie patrzeć w dół. Nie patrzymy w dół. Nie, no już po schodach to jest okej, bo w kamerach to tak wam powiem średnio było.
W środku. Teraz schodzimy. Szczyt zdobyty. Ja przepraszam, że mi tak mocno nie widać, ale trochę pod nogi patrzę, bo oni idą pod studnię, a my się jak zwykle wleczemy, nagrywając różne ważne rzeczy. Było tam, weszłam, tu nie wejdę. Idziemy posłuchać pani przewodnik. Przygoda. Wychodzimy jakimiś innymi schodami. A zaliż. Znowu w dół. Nie, wchodziliśmy tamtędy, wyżej. Tamtędyk, owędyk. Czyli w kółko. Nie, tam zdjęcia robią. Okoliczności przyrody ładne. Słuchajcie, to jest ciągle ten sam zamek, tylko już trzecie wejście. Także spoko. Wszystko pod górę. Przepraszam, że sapię. Wchodzimy. Wszyscy wchodzimy głównym chyba wejściem, bo największy most. Wyszliśmy z zamku i od razu mamy cudo. Nie? Po prostu. Cudnie. Trzeba zdjęcia porobić. Będę robić z wami. Pozwólcie. I nóżka za nóżką idziemy sobie. Powiem wam, że się nachodziliśmy jak dziki, a mamy raptem 3000 kroków. Zobaczcie, jaka pełna łąka buławatków, ale po prostu ocean buławatków. A my idziemy nie wiem gdzie, przyrodą piękną. Zresztą do jakiejś jaskini. I wszystkie tapety w Windowsie nasze. Pięknie. Oddech, kontemplacja, ładne słońce w sumie. Umieściłyśmy relacje na Insta, będzie plumkać. Wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy. Musiałam. Czasem muszę. No i będziemy podchodzić pod jaskinię. Nie wiem, czy wyjdziemy do środka. Zobaczymy. Dorota drepczy tam mi. To mam podgląd przynajmniej. Śledzenie GPS Doroty niejakiej Katarzyny Bławat. Właśnie wpadłam w dół. Ale jakoś zamortyzowałam. No czyż nie pięknie? Czyż nie łąkowo? No mniej więcej jedzie Bieszczadzka Ciuchcia. Dorota idzie i śpiewa. Bo mi się przypomniał mój biwak. No bo to jest trochę jak Bieszczady, tak. Tak, no może wysokościowo tam w górę. Tak, między tymi dwoma skałami podobno ma być jaskinia, więc będziemy szli w górę. Aha. Tam ładne są takie kępki, ty pewnie nie widzisz tego, ale zobaczysz to na nagraniu. To są takie kępy, to są bliżej, ja nie wiem, te listki mi coś przypominają.
Nie znam. W życiu nie widziałam. W życiu. Wołają nas, żeby iść w koło, bo podobno chodźcie tutaj, tu jest ładniejsze. A i musimy wejść na górę. Dziękuję bardzo. Again. And again. And again. No nic, to już to jest tak mało tych schodów, że damy radę. Danusia, znowu schody. Jezu, damy radę. O, zobaczcie. Piękne. Cudne, cudowne. Kamior. Tam jest dalej. Wow. No ja lubię takie rzeczy. Dorota mi tutaj zdjęcia robi, proszę bardzo. Tam wycieczka, ja tu. Wszyscy gdzie indziej. Pardyguny ładne. Szarpanie zacne. Już działamy. Jakieś jaskinie są. Idźmy, pójdźmy, zobacz. Mam zakratowana. Dobra, oni wracają, ja idę. Czekajcie sekundkę. O. Ja idę robić zdjęcia. Dajesz radę, Fabian? Super, zaraz będzie odpoczynek. Zobaczcie. O. Tam się na linach wspinają, widzicie? Haki. No, ej, lina tam jest! No, haki są. Dawno nie mieli takiego marszu, nie? Pięknie. Zoom panoramy. Jeszcze trochę pod górę. Ale dzielnie idziemy. Nawet dużo zasypania nie ma. Fajnie. Hej ho. Ale to światło mam takie, że... Klękajcie narody. Wory pod oczami od razu. Trudno. Przepraszam, oddalę was, będzie mniej wora. Tak na poważnie. Dzieci są na grze terenowej, a my mamy trochę chilloutu. Pani nas fajnie poprzeciągała. Pani nas poprzeciągała po wąwozach i różnych innych ważnych rzeczach. Albo 11,5 tysiąca kroków zaliczone jest. Ale pod górkę. Pod górkę. Co prawda trochę z górki też. Normalnie kardio. I po jaskiniach. Nie nagrywałam w jaskini, bo musiałam mieć ręce wolne. No bo faktycznie. Było, no, ślisko. A człowiek w spodenkach to tak trochę głupio, bo miałam wrażenie, że jak rypnę na kolana, to przyjadę ze szramami. Także tak to wyszło. No to co? Jeszcze czekamy na dzieciaki, aż się zjadą i lecimy na obiad i do domu. Taka wędróweczka. I tu się znalazły ciekawostkę. Robię na nadbloku. Na nadbloku robię, czyli będzie z tego zacna... Konkretna information. Tak. Patrzam, patrzam. O, pani Wiśniewska, dzień dobry pani. Pani z telewizji? Czy to prawda, że pani już nie nagrywa w telewizji? Czy to prawda, że pani ma swój kanał na YouTubie? Czy to prawda, że pani ma TikToka i tam jest całkiem wesołą wróżką? Nawet nie wróżką. A całkiem kim? Wesołą na piorun wie. A czy to prawda, że pani ma Instagrama? Czy to prawda, że pani ma asystentkę? Tak, myślałam, że to są pomówienia i plotki. Ach, ci ludzie. A tyle słyszałam o nich złego. No. Mam asystentkę do asystentki. Tak, tak, to już tak poszło za daleko, że już pani. Życzko. My się dalej chillujemy. Na ławeczce.
Czekamy na... Czekamy na, jakby to ładnie powiedzieć, aż szarańcza skończy się bawić. Tak, czyli dla dorosłych, dla szarańczy jakieś biegi terenowe. Tak. Czy ja robię za pilota? Spytajcie Dorotę. Tak, bo pan kierowca... Ma złą nawigację. Ma... Gdzie... No. Ja to wypiwam. Nawigację, albo wcale. Nie, no ma. Co ma? No nawigacja. Starego TomToma z 80? Nie wiem, nie, no na telefonie coś. Ale prowadzi. I prowadzi i da. No. Pilotowałam. Nie jesteś, jesteś. Pilotowałaś, ale ten. I gdyby nie my, to byśmy tu nawet na tą wpół do 10 nie dotarły. Bo przypuszczam, żebyśmy krążyły jak ten autobus tam, który już 4 razy tu przyjechał. I 4 razy odjechał. I 4 razy odjechał. Ile wyjazdów, tyle powrotów. Możesz pyknąć w ten. To już jest tajne nagrywanko. Także o. A my tu, jak ja już tak nagrywam, jak już się dorwałam do tej kamery, bo teraz jest tak, kiedyś było, weź tą kamerę, bo mi się nie chce nagrywać, a ja, no dobra, 10 metrów, 15, no dobra, to weź tą kamerę, bo teraz mi się nie chce nagrywać, a teraz ja się nawet nie dorwę, a nawet mi ją ukradłam teraz cichaczem, wyciągnęłam podstępem z torebki. Dobrze, że znam hasło do torebki. Ha, tak, bo ona jest właśnie na moja szmatka. Tak, chciałam wam powiedzieć, właśnie mam kiedy bardzo... Kiedy wychodziła ze złotych teraz, miała torebkę na hasło. No i to właśnie to była ta torebka. Tak, właśnie. I teraz mi się normalnie ukradła i sobie no chociaż daj poczymać. Trzymaj co innego różnym innym. Jakby to powiedzieć? Się wykruszyło. Się zbiło jak porcelana bolesławiecka normalnie. Była tragedia, ale już się nie pozbierało. To co się popękało. No i nie ma co trzymać. No, ale to masz, chciałam pokazać swojego pieska z koralami. Kojaje. Prawdziwe te perły? No przecież jak u mnie inaczej, same Louis Vuittony. A, chciałam wam powiedzieć, że rodzi się pomysł. Może nie w bólach jakichś, ale jak nam jeszcze troszkę słoneczko przypiecze, to myślimy o podcaście. O takich głupotach, jak teraz w tej chwili mówisz. Ale ja wam opowiem to. Opowiadaj. Słuchajcie, opowiem. Słuchajcie, ona nam opowie. Opowiem. Słuchajcie. Druga koszatniczka. Co to jest koszatniczka? Koszatniczka to jest szynszylka, a szynszylka to jest po prostu jakiś śmiech, który jak ktoś mówi, a ty sobie idziesz i tam to zwyczajnie no, słyszysz jakieś rozmowy, dialogi albo inne takie. Siedzimy sobie na plaży w Sopocie Kamienny Potok. Pani rozmawia przez telefon, była to chyba 10. rozmowa, bo musiała się pochwalić wszystkim, że jest nad morzem. I pyta się jakiś pani, a gdzie ona jest? A ona mówi, że obok Szczecina. Myśmy, nas zamurowało. Myśmy tak... Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Kamienny Potok, ani nie Szczecin. Piły kolejką SKM, Trójmiasto jechały. Nie. To nie Szczecin. No i to było pierwsze. A dzisiaj była jeszcze lepsza koszatniczka, bo tu jak widzicie jest tablica informacyjna. Gdzie jesteśmy? Natomiast Szrak Orlich Gniazd w klasie 4 szkoły podstawowej, jak się przerabia, nie wiem, wczesną historię Polski, to wiadomo, kto wybudował, czemu wybudował, jak wygląda, że takie ruinki bardzo często z białego kamienia, czy tam Olsztyn, czy inne na O, czy inne, ja się dokładnie nie znam, nieważne, no ale wiadomo, jak to wygląda. Podjeżdża para, podchodzi pani, czyta 5 minut tą tablicę, po czym wrzeszczy: Wiesiek, my jesteśmy na Szlaku Orlich Gniazd. Nas też zamurowało. Taka historia. Także... Kurtyna. Gdzie są oczytani? Ale tak minimalnie poziom szkoły podstawowej ludzie. Ja się pytam. Na paznokciach. Tyle. No i trochę nas tak przynajmniej rozweseliło to. Człowiek tak nie mówi nic, posłucha sobie co inni mówią tak. Ale my często po prostu sobie siedzimy, nic nie mówimy. Tak, my się napawamy widokiem, kasztanem. Bo my wbrew pozorom
Nie mówimy dużo. Chyba, że do kamery, bo trzeba. Chyba, że do kamery, no bo wiecie, to jest płacone od słowa, to jest co innego, nie? Ale no i tak czasami wyłapujemy takie tak, bo perełeczki. Ktoś sobie tam gada, perełeczki są, no szyżylki, koszatniczki, pamiętajcie. Czyli po prostu drzemy łacha czasem. Ale po cichutku, żeby nikogo nie urazić. Nie, nie. Mówię, o Dorota, idzie koszatniczka, leci, szyżylka się zbliża. O, i wtedy moje ucho się robi takie duże, takie duże i... Dobrze, my idziemy się dalej chillować. I to nie mówił Jarząbek, to mówiłam ja, Bława TD. Milcza. A idziemy do restauracji pod kolumnami. Pięknie tu jest. Ty to wiesz, kiedyś ja to robiłam. Ja zawsze. Ja się zrobiłam pod kolumnami. Jakby nie było. Wojna. Ja zawsze wiem, kiedy się odwrócić. Jesteśmy w takiej restauracji, Asia już pokazywała. Idę zrobić taki rekonesans naokoło.